Chciałbym jak najserdeczniej zaprosić polską młodzież, każdą dziewczynę i chłopaka też do Krakowa na spotkanie z okazji Światowych Dni Młodzieży. Myślę, że gdy przybywają młodzi z całego świata, ze wszystkich kontynentów, nie wypada, żeby młodzież polska wykazywała się lenistwem i chciała to wszystko oglądać tylko poprzez okno telewizora. Trzeba więcej odwagi, jednocześnie także tego pragnienia, spotkania się, wspólnotowości, która jest szczególnie potrzebna dzisiaj, kiedy każdy stara się odgrodzić czterema ścianami i pozostać samemu z internetem. Więc dla samego rozwoju osobowego, dla spotkania koleżanek i kolegów, dla wzmocnienia wiary, jak najserdeczniej zapraszam na to wydarzenie jednostkowe, które być może już nigdy nie powtórzy się w naszej ojczyźnie.